Tego meczu nie mogą zaliczyć do udanych piłkarzy Kani Gostyń. Zawodnicy Rafała Pośpiecha ustępowali gościom w każdym z elementów gry. Małym usprawiedliwieniem porażki z Rawią może być fakt, że w zespole Kani nie zagrało kilku podstawowych zawodników, w tym Sebastian Fechner, Damian Krzyżostaniak i Hubert Łapawa. Ale stylu, w jakim biało-niebiescy tracili bramki, nie usprawiedliwia już nic. Gole padały po szkolnych błędach piłkarzy miejscowych. Dwa z nich zdobył w 26 i 34 minucie Mateusz Pijanowski. Trzecia bramka autorstwa Arkadiusza Wąchały padła w 39 minucie. Wynik meczu ustalił w 75 Oskar Maciejewski. Kania miała niemalże pewną sytuację do zdobycia bramki, ale Błażej Danielczyk nie wykorzystał rzutu karnego. Z miejsca w czubie tabeli po tej porażce Kania spadła na 8 miejsce. Kolejnym rywalem Gostynian będzie Promień Krzywiń. Mecz rozegrany zostanie na wyjeździe.